Prawie milion złotych kosztowała droga rowerowa, która została wybudowana na odcinku Maszewo-Rybaki. Zakończyła się inwestycja powiatowa, która jest bardzo ważna z punktu widzenia komunikacji między tymi dwoma miejscowościami. W Rybakach mamy trasy filialne, na przykład w podstawowej miastowicach klasy 1-3 i chodzi też o przemieszczanie się młodzieży oraz też zakończenie lekcji na przykład. Nie zawsze trzeba czekać w ładnej pogodzie na dowozy szkolne, można też się przespacerować. Ta ścieżka to umożliwia. Plus baza sportowa, która ma bardzo mocno wybudowaną, baza orlikowska, ona jest bardzo bogata. I tu się dzieje wiele też popołudnie i też ta ścieżka komunikuje tą bazę sportową. Po tym, jak kilkukrotnie nie udawało się znaleźć wykonawcy, determinacja w działaniu przyniosła skutek w postaci podpisanej umowy i realizacji. Radny powiatowy Grzegorz Kieliszak, który po nieudanych przetargach i poszukiwaniach wykonawcy nie poddawał się w zabieganiu o drogę, podkreśla, że dla mieszkańców jest to jedno z kluczowych zadań. Zarząd usilnie pracował nad tym, aby się to stało. Szukaliśmy pieniędzy, że tak powiem, w budżecie. Coś się wykroiło. Była to dla mnie osobiście bardzo ważna inwestycja i dla mieszkańców gminy Maszewo, ponieważ jestem mieszkańcem gminy Maszewo. I po wielu perypetiach jakoś nam się udało doprowadzić to do sukcesu. Chociaż sytuacja finansowa powiatu jest ciężka, to plany zakładają realizację inwestycji, na które czekają mieszkańcy. Szczególnie dotyczy to dróg. Także sieć ścieżek rowerowych ma się powiększać. Ciężkie czasy trafiły się na realizację tego projektu, ponieważ czterokrotnie podchodziliśmy z przetargiem do znalezienia wykonawcy. Dopiero za czwartym razem trafiła nam się solidna firma i tutaj ukłony w kierunku pana prezesa. Firma, która bez przeszkód na czas zrealizowała to zadanie, co w dzisiejszych czasach też bywa rzadkością. Często projekty gdzieś tam się przesuwają albo nie wiadomo skąd pojawiają się różne komplikacje. Tutaj wszystko zostało dopięte na czas, bez jakichś większych problemów i takich wykonawców życzylibyśmy sobie jak najwięcej. By inwestycje powiatowe mogły powstawać, potrzebne są wspólne działania samorządów. W przypadku ścieżki rowerowej zadanie realizował powiat z udziałem środków pomocowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z dofinansowaniem gminy Maszewo.